Poznaj trzy bardzo złe nawyki początkujących artystów, przez które ich poziom nie idzie do góry. 1. Rysowanie tylko ze zdjęć. Robiąc to, przerysowujesz coś, co już ktoś stworzył przed tobą. To fotograf ustalił kompozycję, nie ty. Tak samo zdecydował o pozie czy świetle, czyli wszystkich czynnikach, które zwracają uwagę widzów. Rysując tylko ze zdjęć z neta, nie uczysz się tworzyć tych ważnych składników obrazu. 2. Rysowanie za pomocą kalki. Jest to duże ułatwienie, ale na dłuższą metę nie uczysz się odwzorowywać proporcji, a dzięki temu lepiej rysować, a przede wszystkim rozwijać swój styl. Twoja praca przestaje być sztuką, a zaczyna być zwykłym rzemiosłem. 3. Chowanie prac do szuflady i nie pokazywanie ich nikomu. Jeśli to robisz, to nikt inny nie zobaczy twoich prac. Sam nie jesteś w stanie w 100% obiektywnie stwierdzić, co na nich jest złe, a co dobre. To może powiedzieć ci tylko osoba z zewnątrz. Dodatkowo nauczysz się, jak reagować na komplementy, ale również na krytykę.